Szybka pokazowa jazda samochodami, energiczna muzyka, zabawa z ogniem i efektowne światła, a także jazda bokiem oraz demolka ogromnym monster truckiem wyposażonym w pokaźną V8-kę. To tylko niektóre atrakcje, jakie mogli podziwiać uczestnicy kaskaderskiego moto show, jakie odbyło się na placu manewrowym obok klubu Moderna przy ulicy Fabrycznej w Dębicy. To trzeba być dobrze psychicznie nastawionym, żeby do tego czegoś podejść, więc... I dużo, dużo trzeba na to czasu poświęcić, więc... Całe życie się człowiek na to uczy. Dużo osób bardzo tutaj przychodzi i dla mnie to jest też taka bardzo fajna sprawa, że jest wiele osób, które w pewnym momencie też patrzą na mnie i mogę jakby się też pokazać, nie? Licznie zgromadzona publiczność żywiołowo reagowała na pokazy kaskaderów. Kaskaderskie moto show podobało się zarówno dorosłym, jak też najmłodszym mieszkańcom naszego regionu. Ja jestem pierwszy raz na czymś takim ze względu na syna, bo chciałam, żeby on przyszedł, bo się interesuje czymś takim. No i tylko dla niego. A jakie wrażenia, to zobaczymy na końcu. A syn co? Interesuje się i kolejny raz wnioskuje, że na takim wydarzeniu, tak? Nie. Nie jestem kolejny raz na takim czymś. To jakbyś mi ładnie mógł powiedzieć, czyli co, pierwsze przeżycie takie, tak? Pierwszy raz na żywo? Tak. I dlaczego mamę wyciągnąłeś tutaj? Co tutaj w ogóle się będzie działo i jak oni to prezentują? Tak jakbyś mi mógł swoimi słowami opowiedzieć. Po prostu jest fanem takich, no, kaskaderów. Więc to jest coś dla mnie. Najwięcej emocji wzbudziły pokazy driftu przy akompaniamencie rozgrzanych silników i kłębach dymu spalonych opon, kontrolowane wypadki oraz przejazdy przez ścianę ognia z człowiekiem na masce, a także jazda na dwóch kołach samochodem oraz quadem, a na koniec przejazd ogromnym monster truckiem. Publiczność z pewnością nie nudziła się podczas tego kaskaderskiego pokazu. Patronat medialny nad imprezą objęła Polska Telewizja Regionalna PTVR, a naszym widzom rozdaliśmy darmowe wejściówki na kaskaderskie moto show w Dębicy. Niektórzy już pytają, kiedy kolejna taka impreza w naszym mieście.